Leszek Łukomski. Zapraszam na zieloną energię w MC Radiu. Przed nami garść informacji od Warty Poznań. Zielona energia. Warto kibicować, warto posłuchać. Zieloni przygotowujący się do nowego sezonu w Grodzisku Wielkopolskim mają za sobą już pierwszy sparring. Rozegrali go z trzecią drużyną Ekstraklasy, Pogonią Szczecin. Mecz zakończył się przegraną Zielonych 1-2, choć to warciarze otworzyli wynik od trafienia testowanego w zielonych barwach Jakuba Sangowskiego, byłego juniora Warty, który ostatni sezon spędził w młodzieżowym zespole Cagliari. Teraz Zielonych czeka kolejny sprawdzian, bo 10 lipca będą mierzyć się z Górnikiem Zabrze. Prosto z szatni. Na stadionie w Opalenicy, gdzie rozgrywano sparring, pojawił się także Szymon Czyż, który właśnie podpisał umowę z Wartą Poznań. Ten młody piłkarz przychodzi do Poznania prosto z Lazio Rzym. Podpisałem kontrakt z Wartą na 3 lata, do 2024, i przechodzę do Zielonych z Lazio Rzym. Chcę zdobywać doświadczenie już w tym seniorskim futbolu i wydaje mi się, że Warta Poznań jest dla mnie najlepszym miejscem na ten moment, więc no, tak naprawdę nie miałem problemu z wyborem i przychodzę do Warty z myślą o powtórzeniu, może nawet zrobieniu jeszcze lepszego wyniku niż sezon temu. No, na pewno chciałbym się przedstawić z jak najlepszej strony na boisku i pomóc drużynie w osiąganiu tych celów, które przed sobą postawimy. Rzutnym pomocnikiem, tak, lubię grać w ataku, lubię grać w obronie. Tak naprawdę chcę robić wszystko na boisku, więc no, będę walczył i będę robił wszystko, żeby Warta zdobywała jak najwięcej punktów w tym sezonie. Tego piłkarza kibice śledzący rozgrywki futbolowe na najwyższym poziomie mogą pamiętać chociażby z sensacyjnego debiutu w barwach seniorskiej drużyny Lazio w Lidze Mistrzów w starciu z FC Brescia. Simone Inzaghi wówczas w końcówce meczu wpuścił go na boisko i na pewno tego nie żałował. Witamy Szymona w swojskiej bandzie, no i mamy nadzieję, że będzie mu tam dobrze, a sam odwdzięczy się fantastycznymi akcjami ofensywnymi i golami, z których wspólnie będziemy cieszyć się później na antenie MC Radia.